Już, już, proszę Państwa, już, już. Czas leci, już, już, już. Ciąg dalszy programu, bo widzę, że Państwo się niecierpliwicie, że jak nadaje nasze radio TOK FM Euro Concita Extra. Normalnie, proszę Państwa, kupujemy metro, czy może dostajemy nawet, i metro nas mobilizuje. Metro nas podnieca. No bo te wszystkie, wiecie Państwo, dziady, co? Na przykład ten Mongoł. No to on tak mnie denerwuje. Tu kamera leci, tu się nagrywa, a on co? Niepotrzebnie gada, ściemnia, spóźnia i po prostu udaje, że nie słyszy. To bardzo często tak, no Jaśko mówi, że on nie kłamie. No to nie musi nie kłamać, żeby zło czynić, to wcale nie trzeba kłamać. Szatan diabeł wie, jako ten profesor sześciotysięczny, co tu trzeba robić, żeby to zło się potęgowało. No. Także proszę Państwa, co robi szatan diabeł? Szatan diabeł różne rzeczy robi, proszę Państwa. Oszukuje, proszę Państwa, poprzez schizofrenię. Szatan diabeł przez choroby działa, przez różne rzeczy, przez choroby szatan diabeł. Tak. W jaki sposób? Po prostu dana osoba, która wypowiada sentencje, zdania, nawet nie zastanawia się, nie myśli, bo mówi to schizofrenicznie. Jej główne tematy, główne rzeczy nie interesują, tylko jakieś bzdety, jakieś bzdury, drobnostki, tak jak faryzeusze. Państwo zobaczą, że 666 przykazań, a i więcej, dużo więcej, a te Boże zlekceważyli. Także wasza mądrość, Jezus Chrystus powiedział, jest wyuczonym przepisem ludzkim. Tak to znieważyliście przykazania Boże wyuczonym przepisem ludzkim. Tak to znieważyliście przykazanie Boże, znieważacie przykazania Boże przez wprowadzenie wyuczonego przepisu ludzkiego, przez wprowadzanie wyuczonych przepisów ludzkich. Tego przecież mówimy, że jest bardzo dużo, ale to mało do tego stopnia, że prawo Boże poszło won, jest przeganiane. Jahwe nie ma, Jahwe nie istnieje. Co dopiero teraz, proszę Państwa, ksiądz Romaniuk wprowadził z powrotem w Biblii wszędzie imię Jahwe, tam gdzie ono było w oryginale. A czy tutaj już nie należałoby się od razu zastanowić, kto to zrobił, że usunął imię Boże Jahwe? A kto to zrobił, że doszło do tego, żeby zabić, że oni zabili Jezusa Chrystusa? Czyli, że mówię, że teraz mafie, nie mafie, są to układy diabelskie, proszę Państwa, że nie wierzy się w Jahwe, nie wierzy się w Jezusa, a tylko w Marię, w papieża. Państwo na to zwrócą uwagę. Nawet nie wiedzą, że Jezus znaczy zbawienie od Jehowy. Jezus, czyli Jehoszua, bo przecież z kosmosu nie wzięło się imię Jezus. Jezus to jest Jehoszua, zbawienie od Jehowy, zbawienie od Jahwe. I tutaj ksiądz Romaniuk kiedyś, jak jeszcze wydał chrześcijańskie pisma greckie, to tam na samym początku po prawej stronie gwiazdka było napisane Jezus, od hebrajskiego Jehoszua, czyli zbawienie od Jehowy. Zbawienie od Jahwe. I teraz ksiądz Romaniuk konsekwentnie zawarł w Biblii wszędzie Boże imię Jahwe. Tam w oryginale, w pismach hebrajskich, w oryginale, tam gdzie to imię Jahwe być powinno. Także widzicie Państwo, troszeczkę dzisiaj też tej nauki. Przy 8, gdy jesteśmy, proszę Państwa, przy 8 grudnia 2014 roku. Także proszę się nie denerwować, wszystko jest w porządku, wszystko jest ok. Krówka ocalała, proszę Państwa, z zakładów rzeźniczych, także krówka
No jedna, no mniej mięsa, ale będziecie zdrowsi. Także zapraszamy, proszę Państwa, do słuchania Słowa Bożego, bo Jezus, rzeczywiście, Jezus Chrystus powiedział, że nawet przyjadą nierządnice i cudzołożnice z obcych krajów, z obcego kraju, żeby was sądzić, faryzeusze. To znaczy, wiecie Państwo, no ci, którzy na przykład zgrzytali zębami na Szczepana, na śladowców Jezusa, no bo Jezusa już wcześniej zabili, mają się czego bać. Bo jak to, ktoś się trzęsie ze strachu, to raczej mówi się, że się boi. Chociaż można człowieka przestraszyć też niesłusznie, że będzie się trząsł. Ale ogólnie to mówi się, że faryzeusze i saduceusze, faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie, saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie, mają się czegoś bać. I teraz jak będziemy Państwu pokazywać z Pałacu Kultury Stalina i Lenina tereny wschodnie, prawda? No to stamtąd, no to jak się patrzymy, gdzie są te, proszę Państwa, tereny wschodnie? Na domy handlowe centrum, prawda? To są tereny wschodnie na Pałacu Kultury Stalina i Lenina, gdy jesteśmy. I stamtąd przybyła Elka Pierdzielka, aby sądzić faryzeuszy, no w sensie niespecjalnie i niezłośliwie przecież, tylko że wygłasza przemówienia biblijne, mowy biblijne, zagaworki, dyskutuje z ludźmi, rozmawia, pytania zadaje. Proszę Państwa, od strony północnej, no to Wiesiolandia przybyła. Od wschodu Elka Pierdzielka, mówiliśmy, od zachodu Elka Wiercielka i od południa Cinderella. Także zapraszamy serdecznie i buziaczki serdecznie Państwu przesyłamy. No gdzie jest ta, proszę Państwa, Wiesiolandia? Z której strony? No Wiesiolandia to, jak macie, moi drodzy, północ, prawda? Od strony północnej przybyła Wiesiolandia, od strony gdańskiej, Świadkowie Jehowy pojawili się, proszę Państwa, od Radeforda, gdy przyjechali, od Russella, gdy przyjechali, no bo tam było najluźniej w tej Ameryce, że nikt ich tam nie prześladował, nie ścigał, że te prawdy z Biblii wygrzebali, aż wstyd, że to nie było na ziemi rodzimej, tylko że widzicie Państwo, czy rząd polski miał gdzieś w Londynie rząd, latający rząd, latające radio, latająca telewizja, latające kamery. To szczególnie teraz jest to popularne, szczególnie teraz jest to modne. No to proszę bardzo. No to proszę bardzo. No. Także zapraszamy Państwa do słuchania teraz naszego radia, Tok FM Euro Conchita Extra, i z radia Państwo wiecie, z radia Conchita, radio Tok FM Euro Conchita Extra, że jest telewizja, prawda? Wiesiolandia, Elka Wiercielka, Elka Pierdzielka i Cinderella. Te cztery są to imiona w sumie, proszę Państwa, żeńskie, bo teraz jaki gender wchodzi, to nie powinniście się zbytnio zastanawiać, czy to męskie, czy to damskie, no bo nawet w tej strażnicy, czy przebudźcie się, czy książce, nigdy Państwo nie będziecie mieć, jeżeli chodzi o autora, ani imienia, ani nazwiska. Ważne jest, co się pisze, a nie kto pisze. Koniec z tytułami docent, doktor habilitowany, czy Pawłowicz, czy Krystyna. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. I teraz, proszę Państwa, ten następny wynalazek, to co żeśmy i my internet tutaj przepowiedzieli, komputer. Następnym wynalazkiem to będzie wyrównanie poziomu, wyrównanie wszystkich, że tak powiem, opcji. Chodzi o ludzi. Chodzi o ludzi. Że nie będzie tytułów, nie będzie żadnych ważnych znaczeń. Każdy człowiek będzie jednakowo ważny, ważną jednostką. No nie w stosunku do Boga, bo w tego Boga przecież ani Unia Europejska nie wierzy. Skoro oni chcą być święci od Boga, skoro oni chcą być święci od papieża, a to łatwo
im przyszło, bardzo łatwo im przyszło, że są święci od papieża, że są święci od kościołów, a teraz te kościoły tutaj katolickie mają problemy z pedofilią, bardzo oskarżono wielu, wielu księży, kościół katolicki jest atakowany, no ale okazuje się, że nawet w tym kościele są całe mafie tych pedofili pokazywali w gazecie, proszę Państwa, wczoraj to nawet niechcący zajrzałam do faktów i mitów znowu, bo gdybym tak zaczęła omawiać te fakty i mity i te tematy stamtąd, to by tutaj no końca nie było w naszym radiu. Tok FM Euro Conchita Extra. Ale zapraszamy Państwa serdecznie do naszego radia. Tok FM Euro Conchita Extra. Radio Tok FM Euro Conchita Extra omawia wszystko. Nawet to, co było na wernisażu, to, co było na wernisażach. Także bądźcie z nami w kontakcie, a dowiecie się wielu jeszcze innych rzeczy ciekawych. Czasem mówimy, co nagrywałyśmy na wernisażu, co mamy z wernisażu, prawda? Na przykład ostatnio tutaj w tej galerii piecowej też. No i specjalnie tam przyszłam, bo tam też moja ta koleżanka Ela Pastecka miała, no nie monodram, ale coś koło tego, bo monodram to będziemy miały Marty Dobosz 21 w domu, w klubie u artystów, proszę Państwa, 21, chyba o 18 czy o której, to jest Ujazdowskie Aleje 45, zapraszamy serdecznie. Zobaczycie, no artystów, bo czasem czy w telewizji macie, czy tu, czy tam, to nie są artyści, bo jak ktoś myślał, że jest ładny, a nic nie potrafi, to się pcha do telewizji. A tutaj o to chodzi, że ludzie, którzy naprawdę coś potrafią, no to mogą nawet się zareklamować w internecie, proszę Państwa. I wtedy się wyrównało. To więc te telewizje państwowe, te były, komunistyczne czy kapitalistyczne, nieważne. One, te telewizje są wściekłe, bo ktoś sobie puścił filmik i już cały świat o nim wie, oni tyle płacą za metraż, za lokal, za to telewizja płaci. I nic z tego nie mają, bo tu ktoś filmik puścił, jest bardziej znany. Dlatego mówię, jeszcze ta mentalność, tylko człowiek musi się przełamać, wiecie Państwo, bo te tytuły, docent, doktor habilitowany, żeby być tutaj ten Janek Witek, też w sidła szatana wpadł, bo on mówi, że te jego pedały z Francji, a propos mu tamten kanał zablokowali na jakiś czas, to są bardzo bogaci, że są poubierani w skóry, w skórach są, no, a poza tym, że pewni są bardzo inteligentni, czyli mieć, być. Rozumiecie Państwo? I teraz o to chodzi, żebyśmy mogli pozbyć się tej ciemnoty, bo to też jakaś ciemnota, jakaś forma ciemnoty jest to moherowej. Chodzi o to, żeby się tego pozbyć. Nie wiem, czy to jest takie łatwe w przypadku no Janka Witka raczej nie, bo to już on ma 60 lat, ma schizofrenię, jest chory. Ja mu mówię, że raczej szukaj w internecie wszystko na temat schizofrenii. Tych chorób, które być może u ciebie są, może u ciebie nie są, nie są, to przecież nawet lekarze badają całe życie i człowiek umrze. To nic nie da, ale teoria jest teorią, teoria, proszę Państwa, w książce pozostaje. Także warto badać, dowiedzieć się, jak ta choroba schizofrenia w człowieku działa, żeby człowiek nauczył się przechytrzać ją, a nie żeby się poddawać chorobie i pleść bzdury. Przyklepywać, przytakiwać wszystkiemu, co internet podaje, bo nawet gdyby coś było prawdą, to trzeba też do tej prawdy mieć, proszę Państwa, swój stosunek, prawda? Jakąś trzeba mieć wiedzę, dużo tolerancji, dozę tolerancji, mądrości, intelektu, żeby nie mówić o sobie, tak jak ten Janek Witek czasem mówi, że jest psychologiem, a przecież on nie jest żadnym psychologiem, że jest socjoterapeutą, czy kimś tam jeszcze, bo nie jest, jest powiedzmy, że ekonomista, ale widzicie Państwo, ludzie w Warszawie są uczeni, ale są niedouczeni, no bo choćby ze względu na poziom, który tu w Warszawie jest bardzo niski. Chińczycy badali poziom szkół wyższych, że jest prawie najniższy na świecie. Że sposób przekazywania, podania,
Bo tu nie chodzi, wiecie Państwo, u Hindusów zawsze było tak, że ta hinduska filozofia naszej tej Nirmali Devi, a ona przecież jest, nie papież wasz, ona jest autorytetem moralnym wszechczasów. Takie plakaty to były w Warszawie. Nirmala Devi, największy autorytet moralny wszechczasów, zawsze mówiła, że nie ilość wiedzy do głowy wkładanej się liczy, jest ważna, tylko jakość, poukładane, zrozumiane, prawda? No bo co dla was? Złoto, pieniądze, mieć i być, tak jak mówię. Jeszcze raz powtarzam. Tutaj jest ten taki, wchodzi system zachodni, podczas gdy system zachodni już sam z tego się wyzuwa, wykluwa się z ciemnoty, z głupoty, ze starych przewiązań, bo świat ewoluuje. I teraz co nas czeka poza internetem? Czeka nas to, że my wszyscy będziemy jakimiś pionkami. I teraz nie protestujcie tak jak ten kościół katolicki przeciwko gender, bo jeszcze raz mówię, że jeżeli Bóg Jahwe dopuszcza, to coś w tym jest. Nawet jeżeli przychodzi na ciebie cierpienie, śmierć, choroba, rak, musisz pomyśleć, musisz zastanowić się nieco, musisz zastanowić się trochę, jaka może być przyczyna, że Bóg dopuszcza, powód, że Bóg dopuszcza, coś w tym jest. Także gender, tęcza, nie sprzeciwiaj się, moja ty kochana, ciemnoto, zabobonie, zacofanie, moje ty moje, nie sprzeciwiaj się temu, bo to nie ma najmniejszego sensu, żebyś się sprzeciwiał. Czyli proszę Państwa, wypiję pierwszą kawę. Także proszę Państwa, muszę kawę wypić, bo dopiero co wstałam lewą nogą i rozmawiam z krową. No ale przemawiam do Was. Przemawiam do Was. Z pożytkiem dla społeczeństwa. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie. Buziaczki przesyłamy. Na dzisiaj mamy dopiero jeszcze 8, prawda? 8. Także ratuj się kto może. Schizofrenia. Nie możemy od nich oczekiwać też jakiegoś działania takiego, że no dobrze, to w takim razie tak. Zróbmy fundację. Przecież model crowdfundingu już jest doskonale znany. W pomocy crowdfundingu powstają różne inicjatywy. Najciekawsze to u nas, proszę Państwa, w radiu od samego rana. W radiu TOK FM Euro Conchita Extra. Tylko u nas. Tak, to być może każdy z nich jest w stanie wpłacić po, nie wiem, 100, 1000, 5000 euro i już brzydki tylko o euro. Mam jakiś taki... O pieniądzach. Kiedy słyszę, to trochę tak jak z tą naszą działalnością w cudzysłowie, pewnie potrójnym działalnością taką prospołeczną, która sprowadza się do kliknięcia lubię to, tak? Znaczy, o to, prawda, pomyślmy tylko w Afryce, lubię to. Czyli aparat Nikon. Łamanie praw człowieka, lubię to. I już, tak? I już jestem rozliczony. Oczywiście dorabiamy sobie do tego całą teorię, mówiąc, no ale dzięki mnie więcej osób dowiedziało się, że taki problem istnieje. To prawda, ale czy zrobiłeś coś, co realnie może pomóc? Czy zasiliłeś konto organizacji, które zajmują się realnie pomocą, nie wiem, dzieciom głodnym, kopaniem studni? Czyli aparat Nikon. Pani redaktor, bardzo proszę. A pan redaktor się tu przyłączy? Nie wiem, no musiałbym zobaczyć, jaki jest program. Być może. Bo wydaje mi się, że o ile, prawda, miasto... Pan redaktor nie zna Minkowskiego i Noizy Siembiną? Nie, musiałbym się zastanowić, czy jakby... Pożyczę płyty. Musiałbym się zastanowić, czy na liście Instytucji Kultury, które wspomagam, i ta lista teraz nałożona na mój skromny domowy budżet, czy jeszcze jest jakiś... No Nikon, oczywiście. Być może dzięki takim audycjom, jak nasza dzisiejsza, możemy też porozmawiać. Także aparat Nikon, proszę Państwa. Czy też wrażenia. Nie, no ja tylko informuję. I dlatego ja mówię, żeby też Pani nie potraktowała tego jakikolwiek już ataku, tylko po prostu jest tak się zastanawiam. Skąd? Przecież głośno rozmawiamy w przyjaznej atmosferze. Głośno się zastanawiam, czy może jest jakaś przestrzeń, gdzie oprócz tego, że nie wiem, alarmujemy i wyrażamy oburzenie, na przykład, że to się zamyka, nie dostał ten albo nie dostał tyle, ile chciał,
byli dobrze, to teraz zamienimy nasze oburzenie w To też jestem bardzo fundusze. Ciekawa, jak ta orkiestra sobie poradzi z tą sytuacją. Jeśli ma dobrych menedżerów, no to pewnie sobie poradzi. Na co orkiestra zbieramy? Na szkół na przyjazdy z samochodem ponad 77 000 złotych. Czyli proszę Państwa, oszustwa różnego rodzaju, nadużycia, no na przykład u Sikorskiego, Państwo zobaczą. A Janek mówi, że ta jego żona umiłowana Żydówka wspiera go. No i teraz Państwo słuchają na samym początku wiadomości. Dzisiaj od godziny 7 rano najciekawsze. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek 8 grudnia, minęła 7. Informacje TOK FM. Marta Deruć-Burzyńska, Adam Ozga. 10 000 złotych zwrotu kosztów za używanie prywatnego auta do celów służbowych. Tygodnik Wprost o tym, jak z Sejmem rozliczał się Radosław Sikorski. Wielotysięczne manifestacje to reakcja na decyzję greckiego parlamentu, który w nocy uchwalił przyszłoroczny budżet. Jeszcze w tym tygodniu Biały Dom opublikuje raport dotyczący kontrowersyjnych metod przesłuchiwania stosowanych przez CIA. Marszałek Sejmu Radosław Sikorski powinien się wytłumaczyć ze służbowych podróży prywatnym samochodem na początek tygodnik Wprost, którego dziennikarze ustalili, że Radosław Sikorski jeszcze jako szef MSZ-u otrzymał na przyjazdę służbowym samochodem ponad 77 000 złotych. Dla wyliczenia tygodnika przejrzał Michał Janżura. Powiedz, co jest w tej sprawie kontrowersyjne? Problem polega na tym, że marszałek Sikorski miał do dyspozycji rządową limuzynę i ochronę boru. Z informacji tygodnika wynika jednak, że w 2011 roku przejechał własnym samochodem w celach służbowych 32 tysiące kilometrów, a przynajmniej to wynika z jego oświadczenia. Nie jest zresztą jedyny. Podobne dystanse mają własnymi samochodami pokonywać minister zdrowia Bartosz Arłukowicz i jego zastępca Sławomir Neumann. W jego przypadku zadziwia regularność. Według oświadczeń Neumanna od 2009 roku przejeżdża rocznie 35 103 km. I w każdym roku ta liczba jest dokładnie taka sama. Wydaje się, że ktoś tu się powinien wytłumaczyć. Dziękujemy bardzo. Z nami był Michał Janczura. Tymczasem w weekend w mediach odżyła także afera madrycka. To za sprawą wywiadu, jakiego wyrzucony z pisma Adam Hoffman udzielił tygodnikowi w sieci. Polityk twierdzi, że jest niewinny. W tych setkach doniesień i komentarzy na nasz temat nie było słowa prawdy. Nie braliśmy nigdy żadnej kilometrówki, żadnego zwrotu za benzynę. To czysta nagonka, mówił polityk w wywiadzie dla tygodnika. Decyzja o wyrzuceniu Adama Hoffmana z PiS-u jest nieodwracalna, niezależnie od tego, jak dzisiaj będzie się bronił. Tak do tłumaczeń byłego posła Prawa i Sprawiedliwości odniósł się obecny poseł PiS-u Jacek Sasin, który po 7.20 będzie gościem Dominiki Wielowiejskiej w poranku Radia TOK FM. W najbliższą sobotę Prawo i Sprawiedliwość zamierza wyprowadzić swoich zwolenników na ulicę Warszawy. 13 grudnia organizuje Marsz Obywatelskiego Sprzeciwu wobec, jak mówią politycy PiS-u, sfałszowaniu wyborów samorządowych. Były marszałek Sejmu Marek Borowski przekonywał w programie Dominiki Wielowiejskiej Wybory w Toku, że takie zarzuty są absurdalne i nie do obronienia. Warto to przeanalizować, warto spokojnie się nad tym zastanowić, no ale do dowodu na fałszerstwo to naprawdę jest daleko. No, to są wybory zdecentralizowane. Cóż to musiałaby być za makiaweliczna organizacja, a w każdym województwie fałszywie te wybory dokładnie w jedną stronę, to musieliby być ludzie nakręceni przez PSL, nawet nie przez Platformę Obywatelską, bo dlaczego Platforma sobie nie dodała? Adam Kwiatkowski z PiS-u przekonuje, że temat wyborów będzie wracać i nie da się go wyciszyć. To jest rzecz, o której jeszcze będziemy rozmawiać. Dla mnie sytuacja, w której dochodzi do tak wielu nieprawidłowości, nieprawidłowości, które w części też zostały potwierdzone przez samych sędziów, a państwo, którzy dziś rządzą Polską, nie chcą o tym rozmawiać. Kodeks wyborczy to jest ustawa, którą można procedować w Sejmie, można o niej rozmawiać, a nie udawać, że się nic nie stało. Szef PiS-u zapowiada, że marsz będzie początkiem serii akcji protestacyjnych przeciwko rządzącej koalicji PO-PSL. Wielotysięczne protesty towarzyszyły uchwaleniu greckiego budżetu. Po 5-dniowej dyskusji dokument przyjęto dziś w nocy. Zakłada on, że gospodarka grecka wzrośnie w przyszłym roku o niemal 3%. Protestujący obawiają się, że dla Greków oznacza to przede wszystkim kolejne cięcia i oszczędności. Chcemy odejścia tego rządu. Przygotowany przez nich budżet oznacza kolejne cięcia płac i emerytur. Ja już straciłem pracę, ale protestując wspieram walkę pracujących. Władze Grecji.
Niemcy muszą kontynuować politykę zaciskania pasa, bo to od tego uzależniona jest międzynarodowa pomoc dla tego kraju. Eksperci oceniają jednak, że rząd Antonisa Samarasa czekają bardzo trudne negocjacje z Unią Europejską, Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Europejskim Bankiem Centralnym. Stawką tych rozmów będzie przekonanie ich, że budżet oparty jest na zdrowych założeniach. Od wyniku tych rozmów zależy przekazanie Grecji 1 800 000 000 euro. Mimo sprzeciwu służb oraz części polityków, Biały Dom zamierza opublikować raport dotyczący kontrowersyjnych metod przesłuchiwania stosowanych przez CIA. Chodzi o działania za czasów administracji prezydenta George'a Busha. Sekretarz prasowy Białego Domu Josh Earnest zapowiedział, że publikacja nastąpi w tym tygodniu. Biały Dom bardzo blisko współpracował z wywiadem i autorami, żeby wyjaśnić wszystkie różnice, które pojawiły się przy pomyśle odtajniania Declassified. Raport ma około 6300 stron i zawiera 20 dokładnych studiów na temat warunków przetrzymywania więźniów oraz metod ich przesłuchiwania, które organizacje broniące praw człowieka nie wahają się określać jako tortury. Pogoda. Poniedziałek z chmurami, przejaśnień. Spodziewajmy się tylko na zachodzie kraju. Może popadać deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Plus 1 stopień pokażą termometry w Lublinie. Plus 2 w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Krakowie. Plus 3 we Wrocławiu i w Poznaniu, a plus 4 w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM. Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu TOK FM. Na poniedziałkowy poranek zaczynamy od przeglądu prasy. Rzeczpospolitej deweloperzy idą jak burza. Najwięcej od lat zdobytych pozwoleń na budowę, rozpoczętych inwestycji, sprzedanych mieszkań. Choć trwa bum, ceny lokali nie wystrzeliły, kredyty tanieją. W dzienniku, w gazecie prawnej za ponad 2 miliony złotych, jakie szkoły, przedszkole zabrały w ramach akcji Góra Grosza, do domów dziecka trafiło tylko 1 200 000, aż 900 tysięcy poszło na organizację. A w Polsce The Times czołówka dotyczy lewicowego kandydata na prezydenta. Ja chciałam trochę dłużej się zatrzymać przy czołówce Gazety Wyborczej, która wydaje mi się bardzo ciekawa. Uskramianie niegrzecznego teatru. Białostocka prokuratura blokuje konta dyrektora teatru Trzy Rzeczy i szykuje przeciwko niemu zarzuty oszustwa. Rok temu wytknął jej, że uznała swastykę za symbol szczęścia, piszą Marcin Kąski i Jakub Medek. Ale chciałam Państwu zacytować fragment komentarza Marcina Kąskiego. Rok temu Dawid Roszkowski, młody prokurator z prokuratury rejonowej Białystok Północ, wyszydził ofiary nazizmu i Holokaustu. Uznał, że swastyka to w kulturze wschodniej symbol szczęścia i umorzył sprawę swastyk namalowanych na budynkach miasta. Prokurator generalny posłał tam kontrolę, wykazał umorzenia wielu podobnych śledztw. Wobec Roszkowskiego wszczęto postępowanie dyscyplinarne, a jego szef został usunięty ze stanowiska. Swastyki przeszkadzały Rafałowi Gawłowi, dyrektorowi teatru Trzy Rzeczy, za własne oszczędności, przypominającą raczej jałmużnę dotację miejską, założył scenę, która opisywała rzeczywistość. Przeniósł ją na ulicę, uruchomiając spektakle przywracania pamięci prokuratorom i urzędnikom. No i nagle okazało się, że teatr jakoś, funkcjonowanie tego teatru budzi poważne wątpliwości. Skontrolowano wydatki teatru, kazano zwrócić dotacje, bo niszczysz nasz wizerunek, słyszę Gaweł, głównie od prawicowych radnych, którzy w ostatnich wyborach wzięli w Białymstoku większość. Tydzień temu prokuratura rejonowa Białystok Północ przeszukała teatr, zablokowała prywatne konta dyrektora i jego żony, a teraz przebąkuje o zarzutach oszustwa. Marcin Kąski nie przesądza, czy zarzuty są prawdziwe, czy nie, ale słusznie sugeruje, że w tej sytuacji tę sprawę powinna prowadzić prokuratura. Nie wiem.
Białymstoku, tylko w jakimś innym mieście, bo widać wyraźnie, że Rafał Gaweł po prostu trochę drażni miejscowy establishment prokuratorski, miejski i być może jest to akcja odwetowa. Dlatego właśnie, co tu dużo mówić, prokuratura jednak w innym mieście powinna prowadzić to śledztwo. Co jeszcze w gazetach? SLD bez kandydata Kalisz nie przeszedł, pisze Agata Nowakowska. Sojusz nie podjął na sobotniej Radzie Krajowej, jednak Sojusz podjął na sobotniej Radzie Krajowej uchwałę, w której nie pada nazwisko Kalisza ani nikogo innego. Rzeczywiście Lewica ma wciąż problem z wskazaniem kandydata. W tej części Biznes Ludzie Pieniądze, komentarz, ciekawy komentarz Witolda Gadomskiego. Ważne, żeby człowiek był nasz. W ubiegłym tygodniu kilka razy pisaliśmy o częstych zmianach personalnych następujących w zarządach i radach nadzorczych kontrolowanych przez Skarb Państwa, rządowe agencje czy samorządy. Popularnie nazywa się to kadrową karuzelą. Rząd coraz silniej ingeruje w gospodarkę, zmuszając podległe sobie podmioty do działań nieuzasadnionych względami ekonomicznymi, lecz politycznymi. Przykładem tego jest wymuszenie na największej spółce energetycznej inwestycji w elektrownię Opole. Także polecam Państwu ten komentarz. Natomiast w Newsweeku, jeżeli ktoś lubi czytać o kuchni politycznej, to niezawodny Michał Krzymowski oczywiście opisuje otoczenie Ewy Kopacz. Te informacje o ludziach premier Kopacz były też w innych artykułach, między innymi Renaty Grochal, ale tutaj Krzymowski pisze między innymi o Iwonie Sulik, która jest rzeczniczką pani premier, psychoterapeutka i jej chaos. Najważniejsza jest Iwona Sulik. Pani premier ufa jej bezgranicznie i jak się wydaje ma do niej słabość. W każdym razie pozwala na więcej niż innym. Nawet gdy Sulik coś zawali, pani premier nie umie się na nią gniewać. Podczas wieczoru po pierwszej turze wyborów samorządowych rzeczniczka rządu nie przyniosła na czas teczki z przemówieniem przygotowywanym na wypadek porażki Platformy Obywatelskiej, przez co Kopacz musiała improwizować. Wyszło tak sobie, ale Sulik nie spadł włos z głowy. Iwona Sulik jest tutaj oskarżana przez rozmówców Michała Krzymowskiego o kreowanie chaosu. Osobą numer dwa jest Jolanta Gruszka, działaczka Platformy. Z Ewą Kopacz zna się z biura klubu parlamentarnego Platformy, w którym była sekretarką. W 2010 roku pracowała też w sztabie wyborczym Bronisława Komorowskiego, ale jak wspomina jeden z jego byłych członków, w sensie merytorycznym nosiła niewiele, robiła notatki ze spotkań. W tych doniesieniach zazwyczaj anonimowych rozmówców z Platformy Obywatelskiej zawsze trzeba w przypadku relacjonowania takich doniesień brać poprawkę na to, że osoby, które są w najbliższym otoczeniu premiera, jednak, co tu dużo mówić, budzą pewną zawiść w kolegach właśnie dlatego, że są blisko ucha lidera partii. Rafał Kalugin pisze o Leszku Millerze, który rzeczywiście znalazł się w trudnej sytuacji. Nie jest jasne, jak uda mu się z tego wykaraskać. Ciekawy też tekst jest Miłosza Węglewskiego. Co skrywa czerwona torebka? Twórca sieci Biedronka i Żabka rzuca wciąż nowe pomysły na podbój rynku. Gorzej z konsekwencją i z pieniędzmi i z cieniami przeszłości. Chodzi o Mariusza Świtalskiego, jednego z bardziej tajemniczych biznesmenów. Mariusz Świtalski przez prawie dwie dekady był Midasem polskiego biznesu. W ciągu ostatniego roku wycena akcji jego firmy zmalała prawie pięciokrotnie. W Rzeczpospolitej jeszcze chcę Państwu polecić komentarz Michała Szulczyńskiego. Platforma woli wojować niż dyskutować. Chodzi oczywiście o zmiany w kodeksie wyborczym. Chociaż tak jak czytam w innych gazetach, to prezydent Bronisław Komorowski też jest zwolennikiem pewnych zmian w kodeksie wyborczym. Ale Szulczyński przypomina, że piąta koalicja odrzuciła propozycję. Te zmiany zachodzą, czy my chcemy, czy my nie chcemy.
proszę Państwa, te zmiany zachodzą, czy my chcemy, czy nie chcemy. I teraz każdy człowiek będzie takim numerem number one, takim numerem, proszę Państwa, identification number. Także proszę Państwa, każdy człowiek będzie istotny, każdy człowiek będzie jakimś tam pionkiem, bez tytułu docent, doktor habilitowany, bez tego czy młody, czy stary, tylko dopóki żywy, to jeszcze, że istnieje, bo to wiecie Państwo, no, istnieją pewne fochy, nie jednej lochy, a to, że ta młodsza, to ładniejsza, to już lepsza, a to, że ta taka, to już, to ważniejsza, to już lepsza, nie. To już koniec, proszę Państwa, tym diabelstwom, no bo ewolucyjny postęp, proszę Państwa, Królestwa Bożego. Królestwo Boże nadchodzi, Królestwo Boże przychodzi i coś musi ustąpić. To, co myśmy tutaj z Jankiem Witkiem też omawiali o roku 607 przed naszą erą, kiedy cały system żydowski został zburzony, Żydzi do niewoli na okres aż 70 lat, udali się do Babilonu i potem dopiero wyszli całe nowe rodziny, się tam potomstwo nowe, prawda, pokolenie. Wyszli z niewoli babilońskiej dopiero wtedy, kiedy Medopersja też może przypadkiem zdobyła Babilon, który przecież był nigdy, no, wcześniej nie zdobyty. Był nie do zdobycia w ogóle, gdy fosa i wody jej, tej fosy skierowane były do pobliskiego jeziora, suchą stopą wojska Medopersów weszły wcześniej podczas uczty Baltazara Babilonu, nie do zdobycia. Na ścianie ukazał się napis Mene Mene Tekel Uparsim, że twoje królestwo okazało się lekkie, zważone na wadze Mene Mene Tekel i zosta, Peres Uparsim zostanie poddane w kolei, no, w niewolę, tak, kolejną zresztą, do niewoli pójdzie. Medo Persji, no rzeczywiście zostali zamordowani. Dariusz był ostatnim wtedy, kiedy okazało się, co wyjaśnił zresztą Daniel, prorok Jahwe, prorok Jehowy, no bo to oni byli najmądrzejsi, ci prorocy żydowscy byli najmądrzejsi, bo nie jedli mięsa, nie żerli tak tego mięsa, jak tutaj te krowy, te świnie mordują, męczą, drażnią, wyniszczają. Doktor Sumińska aż interweniowała, żeby nie jeść tyle tego mięsa, nie żreć. To oni, ci żydowscy Szadrach, Meszach i Abednego też przyszli, prawda? Daniel, wezwano Daniela i on wyjaśnił, proszę Państwa. Także ci, którzy mniej mięsa jedli od Jahwe, prorocy, to wyjaśnili ten napis Mene Mene Tekel Uparsim. Rzeczywiście, potem w roku 70 kara Boża, ale to już ostatecznie naród żydowski zniszczony, także przez Rzymian rok cały okrążały, prawda, okrążały wojska rzymskie. Matki jadły dzieci własne, taki był straszny głód, przez rok nie było co jeść. Tam był taki tunel, proszę Państwa, Sedekiasza, o którym piszą nasze książki teokratyczne, też nie ma imienia, nazwiska, wodę dostarczał. Także w Niwecz, naród izraelski do kury przyrównany przez Jezusa, jak Jeruzalem, Jeruzalem, Jezus powiedział, które kamienujesz proroków, którzy do Ciebie zostali posyłani, powołani, posłani. Jak kokosz Ciebie chciałem przygarnąć, gromadzić i Twoje pisklęta, ale się nie dałeś, dlatego dom Wam Wasz pusty się ma zostanie. No i to są wszystko niedobitki, nawet tutaj jak z tej Rosji jacyś Żydzi. Są to Janek Witek, to tłumaczy, proszę słuchać. Może on kiedyś swój program założy, zaprowadzi, nie wiem, ale na razie jakieś takie inne rzeczy ma, które mu tu Amerykanie, mówi, że Żydzi amerykańscy w Facebooku likwidują, usuwają, niszczą jako spam, potem za dzień, za miesiąc, za rok znowu ma co nieco. Także
Oczywiście, że człowiek chciałby być niezależny, że człowiek chciałby być sobą, proszę Państwa. I nie można człowiekiem manipulować, proszę Państwa. Niech człowiek będzie sobą, niech człowiek będzie sam chciał coś powiedzieć, żeby nikt mu nie mieszał, no bo takich czasów już doczekaliśmy i teraz praktycznie, że każdy człowiek będzie takim ważnym pionkiem w grze, no bo wiecie Państwo, ta chińska wiocha, zbyt wielu, zbyt dużo tych członków ma, tutaj nawet ludzie do Warszawy zjeżdżają się szybko po to, żeby byli incognito, żeby byli nierozpoznani, no bo tu, proszę Państwa, jest Polska, a tu nie jest jakaś Anglo-Ameryka, Białystok, tu nie ma ludzi prawych, tu nie ma ludzi prawosławnych, że nawet Biblia mówi, że i poganie, którzy prawa nie znają, często czynią to, co zakon nakazuje, czyli że poganie przebywają, ja nie mówię, że tylko Elka Pierdzielka, Elka Wiercielka, Cinderella, Wiesiolandia, ale też i że poganie, Biblia mówi, którzy prawa nie znają, czynią to, co zakon, czyli to, co prawo nakazuje. Sami dla siebie są prawem i są święci. Także święci od faryzeusza. Święci dużo, dużo, dużo bardziej od saduceuszy, faryzeuszy. Także patrzmy, co ma do powiedzenia krowa w noc wigilijną, co ma do powiedzenia Elka Wiercielka, Cinderella, Wiesiolandia, Elka Pierdzielka, a nawet Felicja Boska. Także dzisiaj mamy już, proszę Państwa, 8 grudnia 2014 roku. Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie. To jeszcze z rana. Mówimy, że od 7 do 8 będzie bardzo dużo ciekawych rzeczy mówione będą o oszustach, że tych oszustów jest bardzo dużo. I teraz najwyższy czas, żeby każdy człowiek był ważny u Pana Boga Jahwe, żeby nie było takiego dziada, który ma 60 tysięcy, a inny ma 500 zł. To nie może być tak. Nie. Na koszt państwa i nie może być tak. Ze zwolennikami prodemokratycznego już komunizm dawno odchodził. Nie może. Co najmniej 70 nielegalnych imigrantów z Etiopii utonęło na Morzu Czerwonym u wybrzeży Jemenu, gdy ich łódź wywróciła się z powodu złej pogody. Imigranci z Afryki próbują przedostać się drogą morską do Jemenu w nadziei na dalszą podróż do Arabii Saudyjskiej i krajów Zatoki Perskiej, by tam szukać pracy. I jeszcze informacja z innego świata. Planowane połączenie usług cateringowych obu izb brytyjskiego parlamentu, izby gmin i izby lordów zostało storpedowane, ponieważ lordowie uznali, że ucierpi na tym jakość szampana. Informacje sportowe. Tomasz Zieliński, zapraszam. Justyna Kowalczyk na 10. miejscu ukończyła mini cykl narciarskiego Pucharu Świata w Lillehammer. Triumfowała Norweżka Marit Bjerge. Na pozostałe miejsce na podium zajęły inne reprezentantki. Gospodarzy Teresa Jochałki i Heidi Wenk. Pozostałe reprezentantki Polski zajęły odległe lokacje w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polka awansowała z 9. na 8. pozycję. Kolejne zawody odbędą się 13 i 14 grudnia w szwajcarskim Davos. A w Lillehammer złe warunki atmosferyczne pozwoliły rozegrać tylko jedną serię konkursową skoków. Po rozegraniu tej pierwszej zwyciężył Czech Roman Kudelka, a najlepszy z Polaków Piotr Żyła. Po skoku na odległości 136,5 metra zajął 15 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Liderem został właśnie Roman Kudelka, najlepszy z Polaków Piotr Żyła jest na 20 pozycji z dorobkiem 55 punktów. Polska przegrała w węgierskim Kiel z Hiszpanią 22-29 w swoim inauguracyjnym meczu Mistrzostw Europy piłkarek ręcznych. Nasze zawodniczki grały niedokładnie, nerwowo, no i to musiało przełożyć się na wynik meczu z brązowymi medalistkami Igrzysk Olimpijskich. W kolejnym pojedynku grupowym podobieżne Kim Rasmussena zmierzył się we wtorek z Węgierkami, a Węgierki w swoim pierwszym meczu zremisowały z Rosjankami 29-29. To był świetny weekend dla polskich panczenistów. W Berlinie Artur Wasie wygrał wczoraj drugi wyścig na 500 metrów w zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Polak był najszybszy także w piątek. W jego ślady poszedł w ostatnim dniu imprezy Jan Szymański, triumfując na 1500 metrów, co było dużym pozytywnym zaskoczeniem. Zwycięstwo odniosła też drużyna mężczyzn, a kobiety zajęły drugie miejsce. Mateusz Kuśnierowicz i Dominik Życki zajęli trzecie miejsce w finałowych regatach Światowej Ligi Żeglarzy klasy Star, które odbywały się u wybrzeży
że Nassau na Bahamach zwyciężyła amerykańska załoga Mark Mandelblatt i Brian Fettig. Do rywalizacji przystąpiło 20 najlepszych na świecie załóg w klasie Star. Pogoda. Dziś na przemian chmury i słońce może padać. Na wschodzie i południu deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach śnieg, a w pozostałych regionach po prostu deszcz. Na termometrach od 0 na wschodzie do plus 4 stopni na zachodzie i nad morzem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jako walenie w opozycję, natomiast jeśli dotyczy to polityków rządzącej partii, no to słyszymy, że wszystko jest w porządku.
z tymi ryczałtami Radosława Sikorskiego. Myślę, że to będzie wyjaśnione. Ale moje pytanie jest takie. Jednak ten wywiad Adama Hoffmana jest interpretowany w taki oto sposób, że to jest przygotowanie do tego, by Adam Hoffman wrócił do PiS. Czy panu wydaje się to możliwe? Czy nie ma dzisiaj w ogóle takiej kwestii, takiej rozmowy? No decyzja zapadła. Ani Adam Hoffman, ani pozostali posłowie nie złożyli, z tego co wiem, odwołania od tej decyzji, od decyzji usunięcia z Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj takiej dyskusji, takiej sprawy w ogóle nie ma, więc w tych kategoriach bym tego wywiadu w ogóle nie rozpatrywał. A Zbigniew Giżyński, który odszedł z partii, twierdzi, że jest niewinny. No to jak jest niewinny, to dlaczego odszedł z partii? Rozumiem, że po tym wszystkim, co działo się wokół Adama Hoffmana, Zbigniew Giżyński nie chciał narażać dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości na taką kolejną dyskusję dotyczącą jego osoby. Zachował się w moim odczuciu odpowiedzialnie. Nie, no ale jak jest niewinny, no to jednak powinien zostać. Ale czasami jest tak, jest jakaś człowiek... w PiS-ie Sprawiedliwość. Nie może być tak, że człowiek niewinny jest w PiS-ie wyrzucany. Ale to też nikt Zbigniewa Giżyńskiego nie wyrzucił. No, sam podjął taką decyzję. No ale to prezes mógł go zaprosić, powiedział: Zbyszek, nie odchodź, przecież jesteś niewinny, to nie odchodź. Ale to jest jego decyzja, co więcej, jak mówił, z tego co dobrze pamiętam, nie była to decyzja, którą z kimkolwiek konsultował. On tą decyzję sam podjął. Ja osobiście byłem zaskoczony również tą jego decyzją i wiem, że tak nagle zostało to ogłoszone. Tym bardziej, że wydaje się, że rzeczywiście chyba jest niewinny w tej sprawie. Tak przynajmniej się wydaje na ten podstawie tych doniesień. Pobrał pieniądze. Newsweek stwierdził, że pobrał pieniądze jako ryczałt samochodowy i poleciał. Ale znowu trzeba zobaczyć, jak to jest naprawdę z tymi dokumentami, z tymi drukami, no bo to też jest kwestia taka, czasami człowiek dostaje druk, który no, nie ma innej możliwości, jak wypełnić, jak w ten sposób, prawda? Nie wiem. No, ja z tego nie korzystałem, jak mówię, z delegacji zagranicznych, więc nie chcę się na ten temat powiedzieć, bo nawet nie widziałem na oczy tych dokumentów. Panie pośle, czy znaleźliście już jakieś dowody na fałszowanie wyborów? Bo strasznie kiepsko z tym było tych dowodów. Ale to dlaczego strasznie kiepsko? No dowody zostały przedstawione. Nie ma żadnych dowodów. Zostały przedstawione. Prawo i Sprawiedliwość złożyło 16 wniosków o unieważnienie, wyborów do sejmików województw w tych ostatnich wyborach samorządowych. Tam zostały opisane wszystkie nieprawidłowości, jakie zostały przez nas skatalogowane. Ale to jest nieprawidłowości, to jest nie to samo co fałszowanie. Fałszowanie to jest intencjonalna zmiana wyników. Ale w wielu przypadkach w naszej ocenie te nieprawidłowości właśnie miały taki charakter. No, żądamy też wyjaśnienia tego, dlaczego jest tak wiele głosów nieważnych w tej sprawie, bo najłatwiej jest ja rozumiem, że absolutnie macie prawo złożyć protest, każdy ma prawo złożyć protest, poprosić o ponowne przeliczenie głosów, sprawdzenie, dlaczego głosy są nieważne. Absolutnie są ku temu procedury, można unieważnić wybory w konkretnym okręgu, jeżeli sąd uzna, że rzeczywiście nieprawidłowości było poważne, to nie ma nic wspólnego z fałszowaniem wyborów. Więc po co gadać bzdury o fałszowaniu wyborów? To są dwie różne rzeczy. Nie, to ma coś wspólnego z fałszowaniem wyborów, wbrew temu, pani, to co pani mówi, bo jeśli te nieprawidłowości mają tak masową skalę, no to można wskazywać na to, że zostały w jakiś sposób zaplanowane. I taka jest... Jak taka, zaplanowane? Przecież jest, sami twierdzicie, że panował chaos. Nasza, a to są zupełnie inne sprawy, bo obok tego, o czym mówimy o fałszowaniu, mówimy również o tym, że panował chaos. To wszystko razem stanowiło pewien konglomerat przyczyn, który spowodował, że te wybory, wynik tych wyborów został wypaczony w stosunku do intencji wyborców. No, co do tego, to naprawdę trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości. No, jeśli jest tak, pani redaktor, że wskazania exit poll w stosunku do innych partii niż Prawo i Sprawiedliwość i PSL nie pomyliły się, właściwie bardzo dokładnie wykazały, potwierdziły to potem wyniki oficjalne, te badania. W przypadku tych dwóch partii te wyniki są tak skrajnie różne, no to naprawdę jest coś tutaj nieporządku. A pamięta pan, jakie były wyniki exit poll 4 lata temu w wyborach samorządowych? A ja panu powiem. Różnica była ponad 4% między exit polem a wynikiem wyborów. Niemalże w kilku przypadkach mówi o tym Ludwik Dom. To po pierwsze. Po drugie, w 2011 wasza ulubiona pracownia Homo Homini pomyliła się 4%. Dlaczego ulubiona? Pamiętam, kiedyś prezes ją chwalił. Pracownia się myli. W 2011 roku pracownia Homo Homini pomyliła się w okolicach 4%, mimo że błąd powinien wynosić 1%, w stosunku do ostatecznych wyborów. No, powiem pani jeszcze więcej. No, w wyborach na prezydenta Warszawy, które startowałem ostatnio w drugiej turze, sąd opublikowany przez Gazetę Wyborczą dawał mi 31%, a zdobyłem ponad 40%, więc można się pomylić nawet o ponad 10%. W tych sondażach. Natomiast więc po co gadać takie głupstwa, że wyniki wyborów mają być takie same, jak wyniki exit polls? Nie mają być takie same, ale czy nie jest
dziwne, że te wyniki różnią się tak znacząco tylko w stosunku bardzo do... Bardzo często się różnią. Nie, wyniki sondażu... Nie bardzo często. No, ale podaję panu przykład. I nie o 7%. Nie, nie o 7. W przypadku PSL-u było to 7% tym razem. No, ale także... w przypadku PSL-u tak samo się różniło 4 lata o temu. O 7%? O kilka procent. Pani czyli radno, wykraczając pani poza radno, błąd. Czy pani nie niepokoi naprawdę ta duża ilość głosów nieważnych? Bo my jakby tak mówimy o... Niepokoi, dlatego uważam, że bardzo dobrze, żeby... Także ósmy mamy dzisiaj, ósmy, proszę pan. ...o ponownym przeliczeniu głosów w konkretnych okręgach i sprawdzeniu głosów nieważnych. Jak najbardziej. Jestem za. W wyborach do sejmików województw w całej Polsce proponuję, żeby to jednak sprawdzić. Nie, dlatego, że w różnych okręgach różna była liczba głosów nieważnych. Ale to nie znaczy, że nie należy tego sprawdzić. Skala. Jeżeli sąd zdecyduje, jak najbardziej jestem... Morgelony są troszeczkę zeskrobane ze łbów, proszę państwa, parafialnych. Morgelony są troszeczkę zeskrobane, proszę państwa, z łbów parafialnych. No widzicie państwo, wszystko to jest proces ewolucyjny, wcale nie jest powiedziane, że to bezproblematycznie się przyjmie do umysłów, prawda, w świadomości społeczeństwa. Podważanie wyników dla demokracji, pani redaktor, nie jest podważanie wyników. Wreszcie demokracji jest to, że są powody do tego, żeby te wyniki podważać. To jest rzeczywiście niezwykle dla mnie to jest dowód autorytarnych skłonności w PiS-ie. Naprawdę no nie wolno kwestionować wyników wyborów, jeżeli się nie ma dowodu. Trudno dzisiaj znaleźć bardziej demokratyczną partię niż Prawo i Sprawiedliwość. Proponujemy rozwiązania prawne i poszliśmy do parlamentu z projektami ustaw dotyczących chociażby zmiany w kodeksie wyborczym, idącym w kierunku tego, aby wykluczyć jakiekolwiek na przyszłość możliwości. Część tych propozycji jest godna rozważenia, jak najbardziej. No więc dlaczego, pani redaktor, większość sejmowa dzisiaj, ja mówię o Platformie i PSL, odrzuciła w pierwszym czytaniu ten projekt ustawy? Problem polega na tym, że na pół roku chciała nawet rozmawiać na ten temat. Na pół roku przed wyborami nie można zmieniać kodeksu wyborczego. Więc to jest problem z czasem. Ale jestem za tym, żeby nad tymi zmianami dyskutować. Także raczej czytajmy Pismo Święte, proszę państwa. Czytajmy Pismo Święte, to będziemy gadać mniej bzdur. No bo wiecie państwo, kłócić się można bez końca. Janek też będzie tutaj tłumaczyć, że on nie kłamie, no ale to jest jego schizofrenia, także to jest jego względne powiedzenie, względna opinia, a ktoś powie, że tak i on się z tym kimś nie zgodzi, a potem będzie musiał skoczyć do Wisły, bo... Pobije się, pokłóci się, tak wiecie państwo, na zasadzie warszawskich świń, na zasadzie warszawskich salcesonów, że usram się, a nie dam się. Dziennikarz jest to człowiek innego zawodu, pozostaje również obywatelem, pozostaje obywatelem i ma również prawa obywatelskie, a do tych praw obywatelskich należy publiczne wygłaszanie swoich poglądów i demonstrowanie swoich poglądów i również udział w zgromadzeniach publicznych, to jest konstytucyjne prawo każdego obywatela i nie widzę w tym absolutnie nic złego i nie jest na przykład powód do krytyki kogokolwiek, że wyraża publicznie swoje poglądy i bierze udział w zgromadzeniu publicznym, czy realizuje swoje konstytucyjne czyli, prawo. Że współorganizuje imprezę partyjną, to w tym nie ma nic złego, że dziennikarze to współorganizują imprezy partyjne. Ale to jest normalne, pani, prawda? Pani o współorganizowaniu. No bo jest w komitecie organizacyjnym, to honorowym. No właśnie, nie organizacyjnym, tylko honorowym. To jest, no ale to znaczy, to że bierze udział w organizacji, to popiera to. To znaczy, że utożsamia się z celami i z hasłami tego zgromadzenia, które Prawo i Sprawiedliwość organizuje, a to już jest zupełnie co innego, to nie jest organizowanie, tylko utożsamianie się z celami, czyli wyrażanie zaniepokojenia na temat tego, jaka jest dzisiaj jakość polskiej demokracji. I myślę, że to jest dzisiaj bardzo ważne obywatelskie zachowanie, żeby takie zaniepokojenie wyrazić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Tok FM był poseł Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Za chwilę informacje Radia Tok FM, a po informacjach minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Poranek Radia Tok FM. Reklama. Myśląc logicznie, aby kupić sobie telewizor przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup telewizor 3D LED 47 cali LG Smart TV. Odświeżanie FCI 500 za 2299 zł. I odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Reklama. Saturn technologię tak ma. Kto im nie kochał, kto im nie kochał.
czyli proszę Państwa, dzisiaj o szóstach. Od samego rana o szóstach.